Dzisiaj naszym gościem pani Maria Palisa, sołtys Cyprzanowa w gminie Pietrowice Wielkie. Pani sołtys, dzisiaj spotykamy się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Salce i jest impreza związana z jabłkami. Impreza tak, związana z jabłkami. Zawsze mieliśmy święto kartofla, ale jakoś tak z Radą Sołecką doszliśmy do wniosku, że dookoła wszędzie świętują ziemniaki wykopane, a mamy jednak i jabłuszka. Jabłuszka, które każdy ma w swoim ogródku. I postanowiliśmy, że zrobimy jednak święto pieczonego jabłka. Bo w tym roku jakby urodzaj tych jabłek nie był zbyt taki. Tak, bo susza, rolnicy narzekali, ale jednak to jabłko zostało w Cyprzanowie dostrzeżone. To jabłko zostało dostrzeżone, bo jednak w ogródku jeszcze wisi na drzewie i można powiedzieć, że jabłko to jest tak jak ziemniak, jak chleb. Można na słodko i na słono. Od kiedy pani została sołtysem w Cyprzanowie, to te imprezy właśnie ziemniaczane tu zaczęły się odbywać. Te imprezy integrują tutaj społeczność bardzo, lokalną? Bardzo. Powiem szczerze, że zaczynamy tak, stawianie drzewka majowego, później mamy dożynki i później mnie już seniorzy pytają: pani sołtys, a kiedy będziemy coś robić, nie? Ja mówię: spokojnie, przyjdzie jesień, usiądziemy i będziemy wtedy świętować. Więc wszyscy już tak jakby porobili na tym polu gospodarze i wtedy wszyscy się spotykamy i integracyjnie się tutaj bawimy. A wspomnijmy jeszcze, jakie potrawy dzisiaj tutaj mamy, co przygotowaliście? Dzisiaj mamy właściwie takie specjalne. No właściwie, no co? Na pierwszym miejscu jest jabłko. Jest jabłko. Mamy z naszej cukierni z Żerdzin. Mamy szarlotkę, mamy ciasto drożdżowe. Mamy jabłko pieczone z rodzynkami, z rumem, z orzechami. Przygotowaliśmy też kanapeczki. Może tak powiedzieć, że kanapeczki takie komunistyczne. Komunistyczne, jak kiedyś to było, ale chcieliśmy powrócić jak kiedyś było, nie? Że proste, zwykłe takie dania są najlepsze. I z Radą Sołecką przygotowaliśmy przepiękne kanapeczki, wtedy pokażę panu, w nowo zakupionej chłodni przez Radę Sołecką, więc... Jakby na wyposażenie... Tak, świetlicy. Okej. Okay. I jeszcze zapytam, jak mieszkańcy zareagowali na tą zmianę tutaj z ziemniaków na jabłka? Mieszkańcy tak, a czemu? A ja powiedziałam, a czemu nie? A trzeba spróbować. I się podoba, rozumiem. Bardzo. I mi mówią, a co, na następny rok co, dynia? Ja mówię, oczywiście dynia, marchewka, cebula, wszystko. Co mamy w ogródku? Czyli możemy tak spodziewać się, że co roku tak, te inne warzywo zacznie tu królować. Znowu coś wykombinuje, tak. To, co mamy w ogródku, będziemy się cieszyć z tego i będziemy to szanować i spotykać. Super, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Przedpał, gdzieś jak przyjechał z tego rajdu i się pomyślał, a zaskoczę ta moja staro. Idę przez piwnicę po cichu rań, wchodzę do sypialni. Do niego domy, nie? Kościoło też, bo prawo. Jego dochopię, ty nie proszę o mnie wcale już. No co byś to chciała? No jaki kwiotek by się przydał? No jaki byś to chciała? Widzisz, nawet nie wiesz, jaki kwiotek nie lubię. No, tulipa, no ja! Tulipa, a jaki kolor? No nie wiesz, jaki kolor? Ona go do róż, dupą po piwo, nie? I to jest tak, jak jest pierwszy dzwonek, to już się szybko biorę. Drugi dzwonek, skakuję do tej dziury, jestem na dole. Trzeci dzwonek, mam sikawka w ręce, gotowy do boju. Ona mówiła, a coś mi stary chciał przez to powiedzieć. No wiesz co? Jak ją przyjala pod chałupa, gdy zagliżą pierwszy raz, to ty się uszczepnikasz do tych fajnych ciurów. Drugi raz już lewy w łóżku czekasz na mnie. Trzeci raz, ja przychodzę do ciebie i lecimy.